No, witam Państwa. Jako, że ostatnio miałem strasznie mało czasu na budowanie z klocków, za chwilę powiem dlaczego, ale też i przez to, że mam coraz mniej klocków, no bo nie chciało mi się burzyć tego samolotu, ponieważ strasznie mi się podoba, no to zbudowałem taką malutką karocę, jako żeby po prostu coś zbudować. No, wygląda po prostu ona tak. Mumia ją prowadzi i zamiast bata ma banana, a Krystian musi się jakoś do środka dostać, bo tam siedzi jego księżniczka. Ma dosyć wysoko. Ale puk, puk, ciekawe czy księżniczka, a otworzyła mu, no i pyk, o, wszedł Krystian. No dobra, i w ten oto romantyczny sposób nam odjeżdżają. A teraz jeśli chodzi o mój brak czasu, to był on spowodowany po prostu konstrukcją, która mi się zamarzyła w ostatnim czasie. Postanowiłem ją wbudować w ogródku. No jeździłem troszeczkę po okolicy, obserwowałem sobie takie różne fajniejsze, lepsze właśnie jakieś budowle czy konstrukcje. Stworzyłem nawet kilka takich projektów, najpierw jakiś taki wstępny, poglądowy, potem jakieś takie dokładniejsze, później już całkiem takie bardziej dokładne, później wykonałem jakieś takie obliczenia, a żeby na końcu powstał to taki główny projekt, na którym będę się po prostu opierał i wzorował. Może go opiszę. Tutaj mamy krecika, który po prostu sobie wyszedł z norki, on tam kopie w ziemi, je jakieś takie pędraczki. Tutaj mamy bociana, który ma wielki dziób, jak pelikan, bo mi się kredka po prostu rozmazała. Coś tam w dziupli mieszka, są drzewka, kwiatki, słoneczko, chmurki, a po środku właśnie powstanie ta oto budowla. No, ja za wielkiego doświadczenia w budowaniu nie mam. Budowałem tam kiedyś jakąś tam budę, czy tudzież płot, ale może się uda. Zobaczymy. A jeśli chcecie zobaczyć, to zapraszam do kolejnych odcinków.